Fundacja SCP, jako organizacja przechowująca wiele niebezpiecznych anomalii i okropieństw w murach swoich placówek, znana jest z tego, iż pała okrucieństwem i jej metody działania nie zawsze są humanitarne. Wiemy wszyscy też zapewne, że obiekty, które fundacja przechowuje, są jednak często i gęsto równie okrutne jak ona sama, a czasem nawet i bardziej. Tak też jest i w przypadku obiektu, który omówimy dzisiaj. Maszyny do szczeniaczków. SCP-1459, bo o nim tutaj mowa, przechowuje się w zwykłej przechowalni w bezpiecznym skrzydle C sektoru 25 pewnej placówki. Od 16 maja nieznanego nam roku może korzystać z niego tylko i wyłącznie konserwator Valera, posiadający poziom pierwszy upoważnień. Później dowiemy się, dlaczego to właśnie on. Przy każdej możliwej okazji konserwatorowi Valerze należy podawać amnestyki, żeby zapomniał o swojej pracy z SCP-1459 i zresetował się emocjonalnie. Jeśli Valera przestanie być zdolny do pracy z obiektem, należy wyznaczyć nowego członka personelu do tego celu. Z rozkazu SCP-001-X, czyli anomalnego komputera fundacyjnego, który oblicza odpowiednie środki przechowawcze dla obiektów SCP, testy nad SCP-1459 mają trwać przez czas bliżej nieokreślony. Z opisu SCP-1459 dowiadujemy się, iż jest to dwumetrowy automat z chwytakiem, na pierwszy rzut oka przypominający zwykłą grę zręcznościową. Trzy oszklone ściany po bokach i z przodu, i plastikowe z tyłu, u dołu i u góry. Na tylnym panelu automatu znajduje się napis, dostarczony przez dobrych koleżków z YWTGTHFT we współpracy z Sugar Comp Confections. Kryptyczny skrót na grawerze nie pierwszy raz pojawia się w raportach SCP. SCP-2030, demoniczne show telewizyjne pokazujące okropne sytuacje i zmuszające widzów do śmiania się z nich, nagrywane jest ponoć we współpracy z YWTGTHFT. Najprawdopodobniej jest to skrót od używanej przez SCP-1459 frazy "You will totally go to hell for this", czyli tak, z pewnością trafisz za to do piekła. Ale za co? Zaraz się dowiecie, kiedy usłyszycie opis tego, na czym polega gra na tym przedziwnym automacie. Niby wszystko z nim w porządku, przedni panel czysty, ładny, dwa wejście dla monet, czerwony przycisk, mikrofon, cyfrowy wyświetlacz i napis "Wygraj ciastko". Automat jest pewnie zasilany anomalnie, gdyż nie wymaga podłączenia do prądu, aby działał. A skoro przy działaniu już jesteśmy, po wrzuceniu ćwierćdolarówki do SCP-1459 w suficie otworzy się właz, a chwytak wraz z SCP-1459-1 wydobędzie się z niego. Ogólnie rzeczy, które wychodzą z włazu, są często zbyt duże, żeby mogły się fizycznie zmieścić w automacie, jednak jest to kolejna anomalna właściwość obiektu. Po odłożeniu instancji SCP-1459-1 na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się liczba gier rozegranych dotychczas. Na chwilę z dnia 9 lipca nieznanego roku są to 2592 gry. W tym momencie nagranie głosowe uruchomi się, prosząc gracza o naciśnięcie przycisku i opisanie sposobu, na który SCP-1459-1 ma zostać zniszczony. Po tej wiadomości przycisk na przednim panelu zaświeci się, a wyświetlacz rozpocznie 15-sekundowe odliczanie. Gracz musi następnie wcisnąć czerwony przycisk i opisać do mikrofonu metodę, która skończy się śmiercią SCP-1459-1. Jedynym ograniczeniem jest, iż metoda podana przez gracza nie mogła zostać już wcześniej użyta. A teraz małe wytłumaczenie, bo chyba się zapomniałem. SCP-1459-1, pojawiający się w maszynie, to malutkie pieski. Rasa zależy od psychiki gracza. Zazwyczaj automat wybiera rasę, którą dany gracz najbardziej lubi i do której czuje największą sympatię. Jeśli gracz w ciągu danych 15 sekund wymyśli jakąś metodę eksterminacji i wypowie ją do mikrofonu, właz w suficie otworzy się i mechaniczne ręce wysuną się, aby przeprowadzić wybraną przez gracza akcję. Automat może spełnić większość warunków, o które zostanie poproszony, nawet jeśli oznacza to wytworzenie anomalnych sytuacji, pomieszczeń w pomieszczeniu, teleportacji, bądź innych rzeczy, które normalnie w tak ograniczonej przestrzenią sytuacji nie byłyby możliwe. Po udanej eksterminacji szczeniaczka, automat wyda graczowi ciastko. Znane smaki ciastek wydawanych przez automat obejmują czekoladę, wanilię, płatki owsiane, rodzynki, truskawki, cytryny, białą czekoladę i masło orzechowe. Zakłada się, że automat wybiera smak ciastka, za którym gracz najmniej przepada. Jeśli graczowi nie uda się na czas wymyślić metody śmierci SCP-1459-1 lub ta była już wcześniej wykorzystana,
Z sufitu wysuną się mechaniczne ramiona i będą brutalnie obijać pieska, aż ten nie umrze. W tym przypadku ciastko nie zostanie wydane. SCP-1459 następnie automatycznie oczyści swoje wnętrze, mechaniczna ręka z miotłą zmiecie to, co pozostało ze szczeniaczka do włazu, a potem wieloma dłońmi ze środkami czyszczącymi, ręcznikami i tym podobnymi przyrządami wyczyści pozostałą część kabiny na błysk. W momencie, gdy pomieszczenie jest czyszczone, odgrywane jest audio mówiące: "Ta, z pewnością idziesz za to do piekła. Chcesz jeszcze raz?" Logi eksperymentów. Na stronie SCP-1459 mamy aż 24 logi eksperymentów, a na osobnej stronie z poszerzoną listą eksperymentów na SCP-1459 jest ich jeszcze więcej, bo aż 190. Pierwsze dwa eksperymenty opisują nieudane metody dr. Gitley. Obejmują one zadźganie i piły łańcuchowe. Jednak te metody zostały użyte już wcześniej. Piesek zostaje dwukrotnie spałowany na miazgę. Kolejne testy są już bardziej pomysłowe. Po wybraniu ugryzienie rekina, maszyna wyprodukowała żarłacza białego, który następnie odgryzł szczeniaczkowi głowę i wsunął się z powrotem do środka. W kolejnym teście SCP-14591 został przejechany kołem, obracającym się z prędkością 2000 obrotów na minutę, a w następnym został przerzucany przez dwa włazy u góry i dołu maszyny przez 15 minut, dopóki nie został roztrzaskany o podłogę, gdy dolny właz się zamknął. Po wybraniu Reality TV na pieska spadł telewizor z 1958 roku, a następnie uruchomił się i odegrał powtórkę z wydarzenia. Dr. Gitley następnie wybrał opcję śmierć w blenderze. Chyba nie muszę mówić, co wydarzało się po wybraniu opcji Pire. Zamordowany przez kochanka. SCP-1459 wyprodukował dodatkowego pieska, który zagryzł wcześniejszego. Kochanek SCP-1459 został naturalną koleją rzeczy zmiażdżony na śmierć. Morderstwo z samobójstwem. Ponownie wydano dwa szczeniaczki, przy czym pierwszy zamordował drugiego, a potem otrzymał młotek, na który wbiegał raz po raz, aż nie zdechł. Zanotowano, iż automat wydał aż dwa ciastka tym razem. Zabójstwo z miłości. Automat wydał kaukaską kobietę, która udusiła szczeniaczka, płacząc i pociągając nosem, krzycząc: "Ty psie!" raz po raz. Kobieta kontynuowała duszenie przez 15 minut, po czym oboje zostali spuszczeni przez właz w podłodze. Utonięcie w szczeniaczkach. Maszyna wyprodukowała tyle SCP-14591, żeby zapełniły całą komorę. Pozostałą przestrzeń zapełniono wodą, w której wszystkie się udusiły. Zanotowano, iż automat wydał wiele ciastek. I uwaga, krótka przerwa od eksperymentów z raportu, aby przeczytać parę zabawnych eksperymentów z drugiej listy. Oto one. Młodszy badacz Tones wybrał opcję John Wick. Po wybraniu tej opcji w komorze pojawił się aktor Keanu Reeves, wyglądem ucharakteryzowany na postać z serii John Wick. Reeves dobiera broń, celuje w szczeniaczka, ale wtedy zaczyna płakać i rzuca broń. Klęka i przytula pieska. Następnie obaj spadają przez właz w podłodze. Dr. Margin wybrał opcję. Coś, co nigdy się nie wydarzy. Rezultatem było pobicie na śmierć szczeniaczka za pomocą kopii Half-Life'a 3. Notatka. Ciastko doktora Margina nadal nie zostało znalezione. Dr. Kent wybrał opcję rodzice antyszczepionkowcy. Po dokonaniu tego wyboru SCP-1459 wyprodukował 5 instancji SCP-1459. Jedna w kitu laboratoryjnym ze stetoskopem i lusterkiem na czoło, w dłoniach trzymająca wielką strzykawkę, druga nosiła suknię, a pozostałe trzy były noworodkami. Piesek w kitlu próbuje wbić strzykawkę noworodkom, jednak zostaje zabity przez szczeniaczka w sukni. U noworodków prędko zaczynają występować objawy psiej nosówki, tak samo jak u pieska w sukni. Po 14 godzinach wszystkie umierają. Notatka. Ciastko, które wydała maszyna, zawierało dużo olejków eterycznych. Dr. Peterson wybrał opcję. SCP-173. W rezultacie pojawiły się trzy pieski. Dwa ubrane jak pracownicy klasy D i jeden z mordką pomalowaną na wzór rzeźby SCP-173. Pieski klasa D usilnie wpatrywały się w trzeciego pieska, jednak w pewnym momencie na scenerię opadła kurtyna. Dało się słyszeć drapanie i dźwięki trzasków, a gdy kurtyna się podniosła, szczeniaczki w pomarańczowych uniformach były martwe, a pies w stroju SCP-173 usilnie patrzył się na badacza, dopóki właz w podłodze nie otworzył się pod nim. Młodszy badacz Jacob Hernandez wybrał opcję Sans Undertale. Maszyna wyprodukowała dwa pieski, jeden zwykły, a drugi będący jedynie szkieletem, jednak nadal żywym.
Lewe oko szkieletu zaczęło się świecić na niebiesko, a następnie grawitacja w komorze SCP-1459 zaczęła się gwałtownie zmieniać, nie wpływając na pieska szkieleta, jednak zabijając SCP-1459-1 tępą siłą. Gdy SCP-1459-1 zmarł, kolejna instancja SCP-1459-1 pojawiła się na jego miejscu i rozpoczęła ten sam proces. Cykl powtarzał się 37 razy, dopóki pod sufitem nie zmaterializował się nóż kuchenny. Upadł on następnie na psa szkieleta, który to rozpadł się w pył. Notatka. Maszyna wydała 37 ciastek w kształcie serduszka, wszystkie cynamonowe z fragmentami tofi, a także produkty do zrobienia 38. A teraz wracamy do oryginalnego raportu. Po wybraniu opcji wojny domowej przez doktora Lovequisa, człowiek w uniformie historycznie odpowiadającym Armii Stanów Skonfederowanych z 1863 roku pozbawił SCP-1459-1 kończyn, używając swoich własnych dłoni. Opcja system sądowniczy sprawiła, iż maszyna wyprodukowała 15 szczeniaczków, z czego jeden nosił czarną szatę i perukę sędziowską. W czymś, co przypominało proces sądowniczy, osądzono jednego z piesków i powieszono, a następnie to samo uczyniono z resztą szczeniaczków. Gdy asystujący badacz Kirchner wybrał opcję przerobione na ciastka, SCP-1459 rozczłonkował i wkomponował ciało pieska do czekoladowych ciastek, używając przyrządów kuchennych i potrzebnych do tego rzeczy. Po upieczeniu maszyna wyprodukowała kaukaską kobietę, która zjadła ciastka, uśmiechając się, bez słów wpatrując się w asystującego badacza Kirchnera. Opcja spadnięcie z rollercoastera wyprawiła szczeniaczka na podróż kolejką górską, która zatrzymała się w połowie drogi i sprawiła, iż upadł on na ziemię, skrępowany, jednak żywy. Następnie został on dobity przez standardową metodę zatłuczenia na śmierć. Dr. Hoshi wybrał opcję Batman. Batman został wyprodukowany przez maszynę, wpadając przez sufit i miażdżąc SCP-1459-1. Podłoga nie została naruszona. Wiedza nie do dowiedzenia się, wybrana przez doktora Fillmora, sprawiła, iż w maszynie pojawiła się postać wyglądająca jak członek Rady O5. Wziął pieska i zabrał go z pola widzenia. Od tego momentu zaczęto używać członków klasy D do testowania na SCP-1459. Jeden z nich wybrał opcję moje własne dłonie. SCP-1459-1 zachowywał się, jakby był duszony, mimo braku obecności nikogo w komorze. Członek klasy D zgłosił uczucie futra szczeniaczka na swoich dłoniach, gdy był duszony. Kolejny członek klasy D użył sformułowania samozapłon. Rezultatem była sytuacja podobna do osób zarażonych wirusem SCP-081, wirusa samozapłonu. Następny tester zaczął wypowiadać do mikrofonu słowa wybuch nuklearny, jednak został zastrzelony w połowie zdania. SCP-1459 jednakże wysłuchał prośby i wytworzył miniaturową eksplozję nuklearną wewnątrz komory. Nie miała ona wpływu na świat zewnętrzny. Maszyna wydała 368 ciastek. Od tego momentu dostępu do SCP-1459 użycza się tylko i wyłącznie konserwatorowi Valera. Pocieszny z niego człowiek, więc na sam początek wybrał opcję szczęśliwe myśli. Pieskowi wszczepiono czarną substancję, ten drgnął i padł bez ruchu. Kolejnym wyborem Valery była miłość. Maszyna wyprodukowała kaukaską kobietę w czerwonej sukni wieczorowej, usiadła ona na twarzy SCP-1459-1 i zaczęła jęczeć, widocznie odczuwając przyjemność. Po 5 godzinach i ewidentnej śmierci SCP-1459-1 obie instancje zabrano z pola widzenia. Tym razem dla spokoju własnego sumienia konserwator Valera wybrał opcję starość. Jednak ta opcja została użyta już wcześniej, więc pieska zamordowano standardową metodą uboju. Na koniec biedny pan Valera krzyknął do mikrofonu jeszcze "Please, no kill dog!", czyli łamane "Proszę nie zabijać pies!". Maszyna o dziwo posłuchała, dała pieskowi poduszkę, smakołyk i pogłaskała go po głowie mechanizmem z rękawicą. Po 15 minutach zabrano go do wewnątrz maszyny. Następnie automat wyprodukował kota, któremu łeb zgniótł pojedynczym uderzeniem młota dwuręcznego. Na tym kończy się raport SCP-1459 zabójczej maszyny do piesków. Oczywiście pominąłem wiele zabawnych testów z rozszerzonego logu testów, ale może go nagram przy odpowiedniej ilości feedbacku od was. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że usatysfakcjonowałem skrywane w was chore fantazje, bądź też po prostu przeraziłem tyloma okrutnymi metodami na eksterminację piesków. Ta, za to z pewnością idziemy do piekła.